Telewizja Hermann Szmidt, serdecznie witam. Nasz nowy dzisiejszy film zawiera kilka krótszych materiałów reportażowych. Jedziemy oczywiście pociągami, ale zwiedzamy też najważniejsze targi świata branży żywnościowej. Zielony Tydzień, Grüne Woche w Berlinie. Co prawda branża żywnościowa niekoniecznie kojarzy się z koleją, ale jak widać tutaj za mną, o ile żadna osoba nie pokryje tego, mamy chociaż ciągnik rolniczy, więc branża motoryzacyjna jest tym całym związany i o dziwo na tych targach wystawiony jest też prawdziwy pociąg osobowy. Serdecznie zapraszam. Holenderski zespół Team Agro NL zaprezentował żywą muzykę dętą zaraz po wejściu do hal targowych w Berlinie, kiedy to odbywał się tam Zielony Tydzień od 19 do 28 stycznia 2023 roku. Organizatorzy mówią o wiodących światowych targach rolnictwa, żywienia i ogrodnictwa. Ponad 1040 wystawców z 60 krajów stworzyło efektowne wydarzenie. Wystawiony na targach ciągnik przypominał, że rolnictwo również potrzebuje mobilności, potrzebuje pojazdów roboczych i ciężarowych. Prezentowany ciągnik A2KS ma 15 koni mechanicznych. Został zbudowany przez mniejszą niemiecką fabrykę Güldner, która w latach 1935-1969 wyprodukowała około 100 tysięcy traktorów. Güldner należy do firmy Linde. W 1955 roku Güldner po raz pierwszy przedstawił elementy hydrostatyczne jako innowację techniczną. Wynalazek ten wniósł później znaczący wkład w sukces wózków widłowych Linde. Jak widać, technologia dla logistyki ma również wiele źródeł, chociażby rolnictwo. W ramach Zielonego Tygodnia około 2000 przedstawicieli polityki, biznesu, nauki i społeczeństwa spotkało się na 15. Światowym Forum do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, w skrócie GFFA. Były też różne pokazy specjalne, ale Zielony Tydzień to przede wszystkim impreza masowa, podczas której eksponowane, często egzotyczne jedzenie i napoje są konsumowane bezpośrednio na miejscu. W ciągu 10 dni około 300 tysięcy gości przybyło do berlińskiego centrum wystawienniczego i wydało około 130 euro na osobę na jedzenie na miejscu lub zakup towarów. Być może targi zastąpiły niektórym zwiedzającym wakacje, na które prawdopodobnie w tym roku nie będzie ich stać ze względu na ogólne podwyżki cen. Polska dobrze reprezentowała nowo utworzona w kwietniu 2022 roku państwowa spółka Krajowa Grupa Spożywcza. Marka Polskie Przetwory została dodana do marki Polski Cukier. Kiedy powstawała, wiceminister rolnictwa Andrzej Śliwka powiedział: nowa grupa służy bezpieczeństwu żywnościowemu i suwerenności żywnościowej. Ważne jest, tu cytat, wyzwolenie polskiej wsi i polskich rolników od spekulacyjnego charakteru działań niektórych podmiotów zagranicznych. Grupa zajmuje się produkcją i sprzedażą m.in. cukru, owoców, warzyw oraz produktów przetworzonych, takich jak ketchup. Bardzo miło było patrzeć na zaangażowanie, z jakim przedstawiciele poszczególnych polskich producentów reklamowali swoje specjały. Można powiedzieć, dla tych ludzi to nie tylko praca, to pasja. Ten produkt jest ekologiczny, bez żadnych konserwatów, tylko wie pan, co tak naprawdę, no, wszystko jest ekologiczne, tam ocet, cukier musi być ekologiczny. To nasze pierwsze targi, znaczy tutaj pierwsze, ale byliśmy też we Francji, to tam bardziej byli tacy klienci, że byli konkretni, przychodzili i że na hurtowo byli, tak wie pan, że chcieli hurtowo wszystko brać, a tutaj jest bardziej tak minimalistycznie właśnie, że spróbować kupić, że tak powiem, zapoznać się, a też bardzo fajnie sprzedawać na takich targach, bo ma się też właśnie kontakt z klientem.
I widać właśnie, i bardzo to cieszy właśnie, przychodzi do nas klient, to smakuje, on kupuje, tak powiem, motywuje do działania bardzo. Produkujemy właśnie kwas chlebowy według ukraińskiej receptury. Jest to nasz produkt skierowany do osób, które z różnych względów nie chcą lub nie mogą pić alkoholu. Samochodem jest, to przy tym napoju może spędzić miły wieczór bez obawy żadnej. Oczywiście, może wypić ile chce tego. Idziemy bardziej na jakość niż na ilość. Już teraz te browary rzemieślnicze zaczynają konkurować z dużymi browarami, właśnie między innymi jakością i różnymi smakami. Jesteśmy drugi raz, nawiązujemy fajne kontakty, promujemy nasze wyroby. Na pewno nam się to jeszcze jakoś zwróci. Kiedyś zwiedzałem stoisko z Torunia i tam oczywiście usłyszałem, że jak pierniki to tylko Torun, ale pani by powiedziała, jak pierniki to tylko Dolny Śląsk, tak? To znaczy tak, no pierniki w Toruniu były i są, ale Dolny Śląsk ma starsze tradycje, jeśli chodzi o wypiek pierników. Mamy dużo przepisów historycznych, które odtwarzamy. No niestety na Dolnym Śląsku fabryk nie było, ale byli rzemieślnicy za to, którzy właśnie wytwarzali pierniki. Każde miasto na Dolnym Śląsku praktycznie miało swój osobny rodzaj pierników, tak jak mamy niskie konfekty, czy Schlesische Bauernwiesen, czy Bomba Legnicka. I każde właśnie miasto na Dolnym Śląsku miało swój przepis indywidualny. Piernik jest takim ciastem ponadczasowym, może być tak naprawdę produktem całorocznym, ponieważ na przykład pierniki dekoracyjne mogą być cały rok zdobione na różne okazje, właśnie czy na ślub, czy na komunię. Teraz mamy dzień babci, dzień dziadka, walentynki. Właśnie takie pierniki dekorowane można robić. A wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, że piernik do kawy jest idealnym dodatkiem, nawet w lipcu. Czyli więcej odwagi jak gdyby, tak? Tak, nie bać się pierników i nie zostawiajmy ich tylko na święta. Pierniki można jeść praktycznie codziennie. Czeski pawilon targowy powstał jako wiejska karczma i był stale przepełniony. Oferował kulinarne przysmaki, takie jak gulasz z knedlikami i wspaniały zespół ludowy, cimbalowa muzyka Hutci z Kijowa. Republika Czeska sponsorowała pojawienie się podczas Zielonego Tygodnia browaru państwowego Budvar Budweiser, oryginalny, oraz niektórych browarów prywatnych, takich jak Ferdinand. Wreszcie, browary Republiki Czeskiej są ważne dla turystyki, ale wiele znanych browarów od dawna jest w obcych rękach. Należą do koncernów z Japonii, USA, Holandii i Chin. Jest więc patriotycznym wyczynem, gdy właściciele browaru Ferdinand ogłaszają: nie sprzedajemy naszej firmy ani Chińczykom, ani innym obcokrajowcom. Ciekawostka? Browar Budvar od niedawna próbuje zwierać szeregi z małymi, prywatnymi mikrobrowarami. Potentat państwowy wspiera lokalną scenę browarów rzemieślniczych tak zwanym naparem kolaboracyjnym. Jest to doskonały przykład udanego balansowania między tradycją a nowoczesnością. Grupa detaliczna REWE i Deutsche Bahn pokazały podczas Zielonego Tygodnia, jak chcą wspólnie sprzedawać podstawowy asortyment żywności. Ogólnie rzecz biorąc, Niemcy to zamożny kraj, ale na wsi często nie ma sklepu spożywczego, nie warto. Dlatego na terenie Zielonego Tygodnia pojawiło się kilka wagonów kolejowych i lokomotywa.
z pociągiem na pole do żniw nie do końca. W 2021 roku niemiecka kolej państwowa DB i grupa handlu detalicznego żywnością Rewe wspólnie wprowadziły na tory pociąg supermarketowy. Lokomotywa do tego projektu oraz wagony zostały wydzierżawione na potrzeby projektu przez prywatnego właściciela GFF, spółka Technika Pojazdów. Przejazdna firma GFE pełni rolę operatora kolejowego. Wystawiono wagon barowy i wagon konferencyjny. Ale najważniejszym wagonem kolejowym był przebudowany supermarket. Niesamowite, ile artykułów spożywczych mieści się w wagonie kolejowym. Pociąg supermarketowy zatrzymywał się na różnych stacjach w Hesji w 2021 roku. Robić zakupy mogły tam osoby, które przejeżdżają do pracy do miasta ze wsi i nie mają u siebie supermarketu. Od marca 2023 roku w Hessen pojawił się kolejny projekt, autobus supermarketowy. Ja, herzlich willkommen hier im Rewe Einkaufsbus, eine Partnerschaft zwischen der Rewe Mitte und der DB Regio Straße. Witamy w autobusie zakupowym. To efekt partnerstwa Rewe Mitte i DB Regio Bus. Przekształciliśmy 18-metrowy autobus przekupowy w autobus do sprzedaży detalicznej, aby móc faktycznie sprzedawać artykuły spożywcze na obszarach wiejskich, gdzie infrastruktura nie jest już dostępna i faktycznie dostarczać towary do wsi. Cała sprawa to nie tylko pomysł, ale całość powinna rozpocząć się tej wiosny w północnej Hesji w około 13 gminach. Będziemy tam 6 dni w tygodniu. Zapewnimy ten autobus ze strony DB Regio. Zapewnimy również odpowiednie usługi jazdy i będziemy mieć na miejscu sprzedawcę detalicznego, który następnie zaopatruje ten pojazd w artykuły spożywcze. Próbujemy więc przez 2 lata, aby faktycznie ustalić, czy jest taka potrzeba. Jesteśmy głęboko przekonani, że tak jest, ponieważ jako DB Regio Bus od dawna mamy doświadczenie z 7 autobusami lekarskimi, które są potrzebne również na obszarach wiejskich i zostały już zaakceptowane jako element zaopatrzenia. Przyglądamy się zatem tematowi infrastruktury mobilnej dla obszarów wiejskich, aby zapewnić szeroką gamę usług tam, gdzie są one potrzebne. I to jest kolejny krok. Obecnie prowadzimy również rozmowy z partnerami finansowymi i instytucjami, aby być może zorganizować autobus bankowy na drodze. Innymi słowy, temat nie został wymyślony, ale jest obecnie profesjonalizowany z silnym partnerem logistycznym DB Regio Bus, a następnie usługodawcy prowadzą w autobusie sprzedaż detaliczną, jak tutaj, Rewe Mitte. Es ist natürlich so, da wir ein Einsatzgebiet in Nordhessen haben. Mamy obszar działania w północnej Hesji, dlatego też posiadanie produktów regionalnych z Hesji na pokładzie jest bardzo ważne. W związku z tym w tym pojeździe znajduje się oddział regionalny. W pojeździe znajduje się łącznie około 700 artykułów i to w normalnych cenach, które obowiązywałyby w stacjonarnym supermarkecie. W pojeździe nie ma, że tak powiem, dopłaty za mobilność. Jest tu znana duża marka, która jest droższa. Jest też znana marka własna Rewe, która jest tańsza. Oznacza to, że klienci mają również możliwość kierowania się ceną, jeśli chcą. Marka własna jest tu równie ważna jak każda inna. Myślę, że różnorodność została tutaj uwzględniona, a to oznacza, że właściwie wszystko na co dzień jest dostępne. A to, co wtedy nie jest dostępne, można faktycznie zamówić na miejscu w pojeździe. Jeśli powiesz, cóż, brakuje mi tylko bity śmietany, możesz ją zamówić i będzie następnym razem. Leistung, die wir uns auch noch mit anschauen, um zu sagen, hier fehlt auch entsprechend Infrastruktur. Das Ganze ist sogar im Grundgesetz geschrieben. Chodzi o usługi, na które również patrzymy, aby powiedzieć, że występuje tu odpowiedni brak infrastruktury. Całość jest nawet zapisana w Konstytucji. Istnieje obowiązek doprowadzenia do równych warunków życia w mieście i na wsi. Są podziarki, a nawet przegródki na produkty mrożone. I tak to się dzieje w bardzo sensownym kontekście. Naprawdę chodzi o to, aby równoważne warunki życia były zapewnione w całym kraju pod względem infrastruktury. Autobus będzie zatrzymywał się codziennie w miejscach, które mają od około 100 do 500 mieszkańców. W każdym razie bez naszego autobusu, aby dostać się do najbliższego supermarketu, za każdym razem musiałbyś jechać samochodem. Nasza oferta powinna unikać takich podróży.
Oczywiście przyjrzeliśmy się również pociągowi supermarketowemu. Jest tu więcej miejsca na zakupy spożywcze, ale koszt pociągu jest na pewno wyższy. A małe miasteczka, w których może się zatrzymać autobus, zwykle nie mają żadnego połączenia kolejowego. Nie jest więc jeszcze pewne, czy supermarket będzie nadal jeździł koleją. Bez wątpienia autobus to także ciekawy sposób na wyrównanie warunków życia między miastem a wsią. Następny Zielony Tydzień odbędzie się w Berlinie w dniach 19-28 stycznia 2024 roku. Od rozpoczęcia zimowego rozkładu jazdy w połowie grudnia 2020 roku na ważnej regionalnej trasie kolejowej R1 Magdeburg, Berlin, Frankfurt nad Odrą kursuje 29 piętrowych pociągów Siemens Desiro HC. Operatorem jest firma kolejowa ODEC, która należy do włoskiej kolei państwowej FS. Jesteśmy w pociągu relacji Magdeburg-Berlin. Frankfurt nad Odrą. To nowy pociąg Siemens Desiro HC, to jest piętrus. No i ze mną jest tutaj kolega z Polski, Tokarz. Zapytajmy więc fachowego kolegę, znawcę kolejnictwa, jakie ma wrażenie co do komfortu jazdy w takim nowym pociągu? Kiedyś jeszcze jeździłem też piętrusami, jak jeszcze były w użytkowaniu kolei, a teraz już wycofane są zupełnie, bo więc mogłyby wrócić, no bo to są wygodne pociągi i ludzie lubią wyżej siedzieć sobie, wygodnie coś tam popatrzeć przy okazji podróży, a nie tylko to. No i więcej przestrzeni jest takiej do załadunku, do torbu, do rowerów w takim pociągu, a w tej zwykłej, normalnej nie ma tyle przestrzeni do rowerów. Gdzie tam Intercity i regionalne mają. Ceny biletów na PKP też podrożały w znacznym stopniu w ostatnich tygodniach. To nie jest chyba dobrym argumentem, jeśli zechce się przyciągnąć więcej klientów na tory kolejowe, prawda? Cena biletu jest, no głównym jest powodem tego, że ludzie wcześniej przesiedli się z aut do pociągów dalekobieżnych, Intercity, bo sam też korzystałem z tego, bo było dużo taniej niż autem. W tej chwili to jest coraz mniej opłacalne. Z powrotem wrócimy do aut. No, bo pociągi przestaną być opłacalne, jeśli chodzi o cenę, nie? No. Do grudnia ubiegłego roku niemiecka państwowa spółka DB Regio korzystała na tej trasie z pociągów piętrowych firmy Bombardier, dziś Alstom. Głównym takim powodem przesiadki się z samochodu do pociągów jest to, że połączenia są bardziej bezpośrednie. Nie ma przesiadek, nie ma ten i to dużym atutem takich właśnie połączeń, że wsiadasz w jednym miejscu, wysiadasz w drugim i koniec. I nie ma żadnych tam perturbacji, jakichś tam czekania na poczekalniach. Nic. I to jest dużym atutem kolei, nie? Że połączenia, które są likwidowane, takie przesiadkowe, to jest, no wiadomo, że regionalne te są potrzebne, ale też i dużo ludzi korzysta latem czy zimą na wyjazdy, czy w góry, czy nad morze i wolą jeździć tym całym bagażem jednym pociągiem, nie przesiadać się. To duży taki plus na pociągi.
Nowe pociągi Desiro mają 390 miejsc w wersji czterowagonowej i 637 miejsc w wersji sześciowagonowej. Jeżdżą bardzo spokojnie. W pociągu jest cicho, zwłaszcza na górnym piętrze. Światło jest przyjemnie jasne, ale nie rażące. Strefa wejścia na pokład jest przestronna, podobnie jak miejsce do wchodzenia po schodach. Na metalowych stojakach znajdują się kopie aktualnego rozkładu jazdy na wynos. Są tu też grafiki nowych pociągów, z których operator wydaje się być bardzo dumny. I słusznie. Pozytywne są miejsca postojowe dla rowerów i miejsca na bagaż. Bardziej symboliczny jest wąski bagażnik nad siedzeniami w górnej części pociągu. Nie inaczej jest jednak w przypadku porównywalnych pociągów innych producentów. Wynika to z optymalnego wykorzystania przestrzennego profilu do komfortowego podróżowania. Dopiero okaże się, czy łatwe do odczytania wyświetlacze elektronicznego systemu informacyjnego mogą wykazywać niepożądane refleksy, gdy świeci słońce latem. Kolejna zaleta. System informacyjny pokazuje, które drzwi mają wyjście bez barier. Tutaj system wyświetla wyjście B. A naklejka mówi, w którym kierunku znaleźć to wyjście. Drzwi wejściowe są szerokie, otwierają się szybko i łatwo. Na zewnątrz tych drzwi wejściowych do ściany pociągu przyklejony jest gigantyczny wózek inwalidzki. Wszystko jest dobrze przemyślane. Fotele są wygodne i wyposażone w ruchome podłokietniki i składane stoliki. Wszystkie elementy są zaokrąglone. Wygląda to dobrze i zapewnia podróżującym bezpieczeństwo. Na pochwałę zasługują wysunięte do przodu podpórki boczne w części zagłówkowej oraz wybrzuszenie w siedzisku podtrzymujące plecy. Część siedzisk jest montowana vis-a-vis, dzięki czemu pomiędzy nimi znajduje się stolik z koszem na śmieci. Cieszą też detale, lorety chroniące przed słońcem i haczyki na oknach do wieszania odzieży można łatwo przesuwać. Kilka składanych siedzeń jest zamontowanych na wewnętrznej ścianie pociągu i przy toaletach. Fotele mocowane są do podłogi wagonu, mocowanie mieści się w metalowej skrzynce. A te fotele wraz z mocowaniami są obecnie sceną dziwacznego dramatu. W ciągu pierwszych kilku tygodni od uruchomienia nowych pociągów ponad 20 pasażerów skarżyło się. Położyli swoje smartfony na składanym siedzeniu, a potem zastanawiali się i byli zaszokowani, ponieważ składane siedzenie zrobiło to, do czego zostało zaprojektowane. Złożyło się. Telefon komórkowy wtedy wśliznął się przez szczelinę między poduszkami siedzenia za siedzeniem, ale ponieważ tam znajduje się wspomniane metalowe pudełko, telefon wpadł do tego pudełka i nie można go było odzyskać. Operator zawsze musi w takim przypadku wysłać mobilną grupę zadaniową, aby otworzyć skrzynkę za pomocą specjalnych kluczy. Niektórzy obserwatorzy myślą, to wada konstrukcyjna pociągu. Ale można też powiedzieć, podróżujący powinni wiedzieć, że składane siedzenie jest ruchome i nie jest miejscem na lekkie przedmioty, takie jak telefon. Aktorka z niemieckiego filmu kryminalnego pokazuje, jak rozwiązać ten problem. Ona zawsze nosi telefon na łańcuszku na szyi. Wtedy telefon nie może się zgubić na żadnym składanym siedzisku. Dzisiaj to jest wszystko w naszym magazynie. Do następnego razu. Do widzenia.